przeczytałem taką informację, że czy media, różna prasa, czy w internecie, portale internetowe porównują pani styl do Dody. No nie wiem, czy pani się zgadza. Nie, no skąd? Ja mam swój styl i to, co Doda wkłada, to ja już miałam wiele lat temu, także myślę, że nie ma rzeczy, której bym nie miała na sobie i na pewno nie ściągam z Dody, naprzysięgam. Odwrotnie raczej. Nie, po prostu takie różne trendy, one zataczają jakieś tam koło w historii i powtarzają się różne takie historie modowe. Przecież Matko Boska w podwiązkach, na początku lat 80. biegała Madonna i właściwie ona już też miała wszystko na sobie i rozbierała się i się kładła i wstawała i była tylko w majtkach, więc myślę, że wszystko już było. Ale pani szykowała strojem wcześniej, przecież kolorowe jarmarki, no to wcześniej. Było jeszcze wcześniej. Tak, ale wcześniej, w 70. roku biegałam boso po scenie, więc miałam jakieś, byłam sznurem do bielizny przepasana i śpiewałam w worku pokutnym, takim jakby jak mniszka, i miałam obrazy na piersiach zawieszone na sznurach, no i czego ja nie miałam, ludzie. Ale dlaczego właśnie taki sposób kreacji? Czy to jest zwracanie uwagi na siebie na scenie? Nie, to jest, dla mnie kreacja estradowa jest, w ogóle estrada jest takim miejscem, gdzie mogę wyrazić swój bunt. I ja nie wyobrażam sobie siebie w jakiejś sukieneczce, jak u cioci na imieninach, bo to nie byłabym ja, to po prostu to byłoby nijakie. Dla mnie kostium jest buntem na... Właśnie lubię przełamywać konwencje, nawet jeżeli to jest jakaś gala, to muszę coś zrobić, żeby... Nawet jeżeli mam piękną suknię, żeby coś zrobić, żeby przełamać... Serce, prawda, tutaj. Serce, tak, tutaj namalowane na piersiach. No to niby był koncert pod hasłem Serce, że mamy serce i taki fundacja, 15 lat Fundacji Polsat. No ale właśnie jak sięgnę pamięcią, kiedy byłam uczennicą liceum, prowokowałam dyrektora, to mi sprawiało przyjemność. Miałam obniżane stopnie ze sprawowania i tak mi zostało. A dyrektor reagował jakoś pozytywnie? No właśnie negatywnie i matka do szkoły i afery były. I afery były. Czyli po prostu Doda powinna się od pani uczyć, krótko mówiąc. Ja myślę, że jest tyle wzorców amerykańskich, że ona nie musi się na mnie wzorować. Jest naprawdę amerykańskie wokalistki takie dance'owe, one wszystkie biegają w majtkach tak naprawdę. To jest taka moda już od paru ładnych lat i Doda tego nie wymyśliła, tylko że jakby u nas w Polsce to ciągle szokuje.